Złom dobry wszystkim. 13 w niedzielę około godziny 20:30 jest. Ja zapomniałem całkiem, że miałem nagrać dzisiaj filmik z moim pomysłem. Otóż pod ostatnim filmikiem na kanale Flaming Recycling, pozdrawiam Cię Artur, tam pod tym filmikiem ostatnim Artura napisałem komentarz, że mam pewien pomysł, który rzucę w przestrzeń. No i byliśmy dzisiaj w gościach, zajęło nam to cały dzień. Wróciliśmy przed chwilą i pojechałem na taki parking, nie po to, żeby stację Ochman reklamować, chociaż jest to dobra stacja, ale dlatego, że jest tu oświetlenie w miarę dobre, aby podzielić się pomysłem moim z Wami. Otóż wczoraj żartowałem trochę z kumplami Odzysku, pozdrawiam Was drodzy kumple, w ich piwnicy, kiedy byłem tam z wizytą. Żartowaliśmy trochę poza kadrem o tym, że chociaż trochę też się nagrało tego żartu, że moglibyśmy mieć swoją własną galę Oscarów. Wszyscy ci twórcy recyklingowi mogliby mieć swoje Oscary. Może to byłyby statuetki flaminga, bo flaming to jest taki ptak, wiecie, różowy, który w czystych wodach brodzi, więc taki może synonim ekologii. Może, chociaż wiecie, niektórzy z nas zbierają śmieci, bardziej lub mniej zbierają puszki, starają się robić jakiś recykling, działania takie ekologiczne czynimy. Nie mówię, że ja, tylko ci, którzy robią to lepiej ode mnie na pewno. No i tak śmialiśmy się, że moglibyśmy mieć swoje własne Oscary, były to może by jakieś statuetki flaminga i byłaby to, wiecie, w kategoriach, nie? Kategoria puszka aluminiowa na przykład, nie? I tam wspominałem, że siedzą w publiczności flamingi, nie flamingi, no i wychodzi jakiś tam zdobywca tego flaminga i opowiada. Bo wiadomo, że my raczej nie zdobędziemy tych przycisków od YouTube, to tam trzeba było mieć milion wyświetleń na film, czy jakoś tak. Nasza działalność jest raczej niszowa. Tych, którzy zbierają śmieci, puszki, złom i tak dalej, czy recykling robią jakikolwiek, to jest działalność niszowa raczej. No i moglibyśmy mieć swój taki, swojego Oscara, ale potem pomyślałem, kto by to wszystko produkował, kto by to, wiecie, musiałoby być jakieś jury, czyli jakieś, wiecie, grono ludzi, którzy to oceniają, te filmy, czy kanały, czy działalność. Ktoś musiałby te flamingi produkować z miedzi, z aluminium i żelaza. No i tak pomyślałem sobie, że jest to zbyt ambitny pomysł, żeby taki galę Oscarów organizować dla złomiarzy i dla recyklingowców. Ale potem przerodziło się to w mojej głowie w taki pomysł, że... Bo mnie na przykład zainspirował kanał Flaming Recycling. Oglądałem wcześniej Odyna, jak tam wyciąga 5 groszówki z dna jeziora, ale tak naprawdę do działania zainspirował mnie kanał Flaming Recycling, ponieważ widziałem, że człowiek robi coś z niczego, czyli rozkręca jakieś tostery i tak dalej i nagrywa filmy i dobrze mu to idzie. Jest to, fajnie się to ogląda. Czy też sprząta las, sprząta 15 minut do lasu, jego akcja słynna. I pomyślałem sobie, że moglibyśmy zamiast tej gali Oscarów, czy też gali flamingów dla twórców recyklingowych, zrobić latem, kiedy będzie ciepło, jeżeli sytuacja pozwoli, sytuacja wiecie z czym, spotkanie zorganizować. Myślę sobie, że każdy z nas, którzy kręcą filmy, mam na myśli tych, którzy kręcą filmy, ma swoje grono widzów, tak? I ci widzowie często oglądają czyjeś inne filmy i tak dalej. Pomyślałem sobie, że no bo tak, te flamingi to musiałby ktoś produkować, to byłoby zadanie logistycznie trudne do ogarnięcia, ale zrobić spotkanie gdzieś w jakimś miejscu fajnym, gdzie byłaby może woda, gdzie można byłoby z magnesem połowić troszeczkę, czy jakieś ognisko zrobić i tak dalej, i żeby spotkali się ci, którzy po prostu, którzy wychowali się, że tak powiem, na flamingu recyklingu. I może by to miało sens. Rzucam taki pomysł w przestrzeń, może ktoś to podchwyci, bo czasami spotykają się twórcy tu i tam, prawda, na magnesie organizują jakieś spotkanka i robią wspólne filmy, wspólne nagrania. Ja myślę, że latem można byłoby się gdzieś spotkać, nie wiem, czy przez weekend, czy jeden dzień by to trwało.
To już jest do dogadania te szczegóły. Może by ktoś ten pomysł podchwycił i dalej pociągnął i coś się może do lata urodzić. Co? Co myślicie o tym? Powiedzcie, już 5 minut opowiadam. Spotkanie tych, którzy wychowali się na Flamingu, którzy oglądają kanał Flaming Recycling, którzy podjęli też jakieś akcje sprzątania, inspirując się tym kanałem, którzy też coś rozkręcają, czy złom zbierają i tak dalej. Ja akurat nie demontuję, bo ja jestem zbieraczem, nie demontażystą. I nie wiem, no taki pomysł rzucam, moi drodzy. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Chodziło mi to po głowie, żeby właśnie zjechać się z wszystkich stron w jedno miejsce i zrobić taką akcję, taki zlot. Zlot flaminga, czy jak to nazwiemy, nie wiem. Zlot przyjaciół flaminga, czy zlot flamingów. Coś takiego, spod znaku flaminga. Jakieś takie spotkanie. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Zwracam się do tych, którzy filmy kręcą, jak i do tych, którzy filmy oglądają. Każdy może się wypowiedzieć oczywiście. Wszystkiego dobrego, nie będę dłużej opowiadał. Wszystkiego dobrego, jadę do domu na kolację. Ja teraz będę mniej kręcił filmów, ponieważ muszę zająć się biznesem, muszę zająć się dobrobytem mojej rodziny, jak wspominałem wcześniej w filmikach. Może raz w tygodniu będzie u mnie film. Może coś się będzie działo. No. Także pomyślcie o tym wszystkim, co powiedziałem wam. Może będzie to fajne spotkanie, byłoby to fajne spotkanie. Fajna jakaś kumulacja filmików by z tego powstała. No taka integracja, nie? Po prostu, nie wiem, no jak to widzicie, dajcie znać w komentarzach. Taki pomysł rzuciłem, a co się urodzi, to zobaczymy. Wszystkiego dobrego, do następnego.